kombajny zbożowe typu Bizon są nowoczesnymi maszynami do zbioru zbóż i innych kultur. Zostały one zaprojektowane przez wybitnych specjalistów z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego przy Fabryce Maszyn Żniwnych w Płocku, współpracującego z Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych w Poznaniu i Instytutem Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie. Przepustowość kombajnu Bizon Gigant wynosi około 10 kg masy na sekundę. Jest to jeden z największych kombajnów produkowanych w świecie. Przestawienie kombajnu z położenia transportowego w robocze i odwrotnie wykonuje sam kombajnista. Czynności związane z połączeniem zespołu żniwnego z kombajnem są proste i nie wymagają dużego wysiłku. Połączenie zespołu żniwnego z kombajnem polega na wprowadzeniu samocentrujących kołków przenośnika pochyłego w otwory górnej półki części żniwnej. Potem wystarczy unieść część żniwną do góry, zabezpieczyć ją swożniami na dole, połączyć sprzęgłowe napędu części żniwnej . Podłączyć przewody hydrauliczne i elektryczne. Po założeniu rozdzielaczy łanu oraz zdjęciu osłon listwy nożowej, kombajn może podjechać do łanu zboża. Tam nastąpi regulacja zespołów roboczych maszyny. Odpowiednio do gatunku i stopnia dojrzałości zbieranego zboża należy wyregulować pracę łocarni kombajnu. Ustawia się wielkość szczeliny sit żaluzyjnych, liczbę obrotów wentylatora wialni i inne. Sterowanie prawidłową pracą maszyny kontroluje się za pomocą wskaźników i dźwigni napędzanych hydraulicznie. Kombajnista reguluje wysokość i amortyzację siedziska, szczelinę roboczą między bębnem i klepiskiem, zwiększa obroty silnika, reguluje obroty bębna młócącego i wskazania obrotomierza, włącza napęd zespołu żniwnego i reguluje obroty nagarniacza. Zastosowanie silnika hydraulicznego do napędu nagarniacza eliminuje z kombajnu szereg przekładni łańcuchowo-pasowych, co zapewnia płynną regulację obrotów nagarniacza. Ustawienie zespołów roboczych części żniwnej przeprowadza się w łanie, dostosowując ich położenie do gatunku i stopnia dojrzałości zbieranego zboża. Po skoszeniu próbnego odcinka trzeba sprawdzić jakość pracy kombajnu. Dotyczy to określenia strat ziarna w słomie i w plewach oraz czystości wymłoconego ziarna. W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości odpowiednie mechanizmy należy doregulować. Konstrukcja części żniwnej i omłotowej Bizona Giganta zapewnia 99% czystości ziarna przy stratach nieprzekraczających 2%. Kombajn Bizon Gigant posiada silnik o mocy 220 koni mechanicznych. Napędza on mechanizmy żniwne i omłotowe, pompę układu hydraulicznego i pompę hydrostatyczną. Tłoczy ona olej do dwóch silników hydrostatycznych, które napędzają koła jezdne.
Dzięki zmianie ilości tłoczonego oleju otrzymuje się bezstopniową zmianę prędkości jazdy. Manewrowanie kombajnem z napędzanym układem hydrostatycznym jest lżejsze i szybsze niż kombajnem z tradycyjnym układem napędowym. Jest to ważne przy zbiorach zbóż wyległych i wykonywaniu nawrotów. Kombajn może być wyposażony w urządzenia sterujące automatycznie jego pracą. W zależności od grubości warstwy masy zbożowej odpowiednio reaguje czujnik znajdujący się na przenośniku pochyłym. W wypadku dostania się do przenośnika pochyłego większej ilości ściętej masy zboża zostają zwiększone obroty bębna i zmniejszona prędkość jazdy kombajnu. Zabezpiecza to przed zapchaniem się zespołu młócącego. Po przejściu zwiększonej masy na bęben jego obroty i prędkość jazdy wracają do normalnych. Urządzenie do automatycznego sterowania prędkością jazdy i obrotami bębna młócącego kombajnu składa się z czujnika obciążenia żniwiarki, centralnego układu sterowniczego, układu zmiany obrotów bębna młocarni, układu regulacji prędkości jazdy i napędu hydrostatycznego. Przy zmianie optymalnej ilości masy zbożowej znajdującej się pod dolnym wałkiem podajnika pochyłego następuje zmiana położenia wałka. Przekazuje on poprzez czujnik impulsy do centralnego układu sterowniczego. Stąd dwoma sygnałami sterowane są obroty bębna młocarni i prędkość silników napędzających koła kombajnu. Miernik strat ziarna pozwala na optymalne wykorzystanie maszyny w różnych warunkach zbioru. Monitor tego urządzenia wskazuje odchylenie strat na wytrząsaczach i koszu sitowym od nastawionej wartości. W zależności od wskazań monitora, kombajnista koryguje szybkość jazdy kombajnu. Urządzenie do mierzenia strat ziarna składa się z miernika strat ziarna, czujnika wytrząsaczy i czujnika sit. Praca urządzenia do mierzenia strat ziarna jest ciągła. W zależności od wychylenia wskazówki monitora, kombajnista zmienia szybkość jazdy kombajnu. Kombajn Bizon Gigant ma nowoczesną kabinę. Jest ona pyłoszczelna i dźwiękochłonna. Deska rozdzielcza zapewnia bardzo łatwe sterowanie pracą kombajnu. Również tarcze ze wskaźnikami zapewniają dobrą obserwację pracy kombajnu. Fotel dla kombajnisty zapewnia komfort siedzenia podczas pracy kombajnem. Fotel ten można ustawiać odpowiednio do parametrów każdego kombajnisty. Poza tym kabina posiada klimatyzację. Wyposażona jest w nabiew świeżego powietrza oraz nagrzewnicę. A oto w całości kabina kombajnu Bizon Gigant. Na kombajnie zainstalowano dwie lampy sygnalizujące napełnienie zbiornika ziarnem. Duża przepustowość kombajnu Bizon Gigant i dobra organizacja pracy zapewniają zbiór zboża z powierzchni około 30 hektarów w ciągu 10 godzin pracy.